Witam wszystkich z tej strony Trolla i witam was w serii Mody kontra Gra. I dziś, kochani, zrobimy sobie Toddlersy, tak? Są właśnie tutaj. Wybrałam je dlatego, że zobaczcie, jaką mają dziwną cerę. Tak naprawdę, w ogóle zmieniła się teraz tutaj ta galeria. Wcześniej tego nie widziałam. Także proszę bardzo, tutaj jest twórca. I tutaj nazwisko Wieśniaczka. I to jest... A nie, dlaczego tu jest Wieśniaczka? Czyli Zuzanna Zuch i Marian Mucha. To chyba nie jest rodzeństwo, ewentualnie jest to jakieś przyszywane rodzeństwo. Tak czy siak jest chłopiec i dziewczynka i są dość specyficzni, przepraszam, dlatego ich wybrałam. No i spróbuję mi dobrać tutaj jakieś ubranka. Mamy jesień, dlatego myślę, że mamy ich już tutaj pobranych. Że tak troszeczkę cieplej postaram się ich ubrać, ale zobaczymy, zobaczcie. No, powiem wam, że cerę mają niezłą i rosłowe włosy. Nie wiem, czy akurat takie zostaną, dlatego że wiecie, jak to jest z modami. Nie wiem, czy będzie taki kolor. Proszę. Tam żadnej historii nie było. Nie widziałam. Do snu ma okulary. Nie wiem. W każdym razie tak wygląda Zuzia. I tutaj mamy jeszcze Marianka. Tak, proszę bardzo. Są właśnie letnio ubrani, dlatego ja myślę, że... że troszeczkę zmienimy im ubrania na cieplejsze. O, pięknie wygląda. Super. Bardzo fajnie. Tak. Także co, kochani, ja myślę, że nie będę przedłużać, tylko biorę się do pracy. No i zobaczymy. Tak jak mówię, nie wiem, jak będzie z tymi rosołowymi włoskami, bo z modów to różnie wychodzi. Ale zobaczymy. Także ja zaraz do was wracam.
No i okej, kochani. Także tak wyglądają nasze dzieciaki. Proszę bardzo, mamy Zuzię i zobaczcie, jest taka piękna, ma słodkie kiteczki. Jestem ostatnio zakochana w tych kitkach i są dla toddlersów i dla tych dzieci w wieku szkolnym. I tak wygląda, zobaczcie. Ja wiem, że ona ma jasną karnację i może to tak średnio pasuje, ale... Ale myślę, że wygląda uroczo i ma te buty króliczki, zobaczcie, jest po prostu prześliczna. I tak jak mówiłam, starałam się ubierać już troszeczkę cieplej. Tutaj mamy oficjalne i widzę tak, oczywiście cały czas zmieniają się, słuchajcie, brwi i włosy. Także tak wygląda, ma sukieneczkę, na to ma sweterek, on jest osobno. I teraz do snu. Do snu ma piżamkę taką w króliczki i kapciowe króliczki. Tak, wygląda uroczo. No i na imprezę ma coś takiego. Ja wiem, że być może niektórym się to nie spodoba, ale mi się to bardzo podoba. Szkoda, że nie jest na długi rękaw, bo wtedy byłoby super. I no może nie do końca jest tak ciepło ubrana, ale to jest piękne. Strasznie mi się podoba, dlatego dam. I tutaj widzę, że Mariankowi zmieniły się włosy. U niego też się to ciągle zmienia. Staram się zostawić blond, żeby im nie zmieniać, ale tak jak mówiłam, takiego rosołu w modach nie ma. Marian z kolei, zobaczcie, też ma sweterek, ale on ma takie króliczki. To jest z tamtego roku, ale to jest tak cudowne, że musiałam mu dać. To też jest osobno, się nakłada na bluzki. Dlatego ma takie butki, zobaczcie. Oficjalny ma ten taki garniturek, ja go uwielbiam i zawsze daję dzieciakom, bo wyglądają super. Do snu ma piżamkę z misiem, zobaczcie. Też myślę, że fajnie wygląda. I na imprezę. Na imprezę ma bluzę, spodnie. Powiem wam, że generalnie na modach jest, nie ma nic tak naprawdę. I tak jak mówię, część jest nawet z tamtego roku, bo nie ma nic fajnego, ale to jest mega, zobaczcie, z takim króliczkiem. Wygląda przepięknie. Także co, kochani, myślę, że na dziś to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli modów nie będzie w opisie, to będą w przypiętym komentarzu, bo nie wiem, czy się zmieszczą jak zawsze. Także co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!